Przechodzimy do kolejnego podpunktu i jest to podpunkt dołączony do dzisiejszego porządku obrad. Projekt uchwały na druku nr 98 w sprawie uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów zawierających azbest. Szanowni Państwo, tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała, chcielibyśmy, żebyście Państwo zaakceptowali stawkę dofinansowania ze strony miasta do 1 metra kwadratowego wyrobów azbestowych demontowanych w naszym mieście. Tak jak w poprzednim roku, proponujemy, żeby ta stawka wynosiła 25 zł. Na poziomie Wydziału Rozwoju przeprowadziliśmy analizę. Rzeczywiście w ubiegłym roku średnia stawka finansowana i proponowana przez firmy, które zajmują się demontażem azbestu, to była 25,92 zł. My jednak proponujemy, żeby tą stawkę utrzymać. Przy okazji chciałam, czyli na poziomie 25 zł, przy okazji chciałam Państwu powiedzieć, że na dzień dzisiejszy uzyskaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do tegorocznej edycji programu usuwania azbestu. To dofinansowanie to jest 12 500 zł. Obejmuje ono już konkretne wnioski złożone przez mieszkańców. W tym roku na podstawie tych złożonych wniosków mogę powiedzieć, że program usuwania azbestu będzie miał troszeczkę większy zasięg niż w ubiegłym roku. W ubiegłym roku zdemontowaliśmy 1032 metry kwadratowe wyrobów azbestowych z naszego miasta, a w tym roku według złożonych wniosków jest to 1661 metrów kwadratowych. Dofinansowanie wynosi ze strony WFOŚ-u te 12500, ale tak de facto dla osób, które prowadzą demontaż i jednocześnie transport na składowisko odpadów niebezpiecznych, dopłata ze strony WFOŚ-u wynosi 1000 zł do jednej tony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Naczelnik. Bardzo proszę o stanowisko komisji. Uchwała była omawiana na komisji komunalnej i wszyscy członkowie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali ją. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań, Panów Radnych jest za podjęciem uchwały? Głosujemy przy pomocy urządzenia do głosowania i podniesienia ręki. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Uchwała została przegłosowana jednogłośnie, 16 osób głosowało za. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad dzisiejszej sesji. Punkt 6. Sprawozdanie z realizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miejskiej Kościerzyna. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z realizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kościerzyna za rok 2014. Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, Rada Miasta Kościerzyna uchwaliła założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe w 2012 roku. W celu monitorowania założeń tego planu miasto Kościerzyna wystąpiło do spółki, do gestorów sieci, między innymi spółki MP i Koseco, Pomorskiej Spółki Gazowniczej oraz Energa w sprawie podania informacji, jakie zadania realizowali w zakresie rozbudowy systemu energetycznego i ciepłowniczego w roku 2014 na terenie miasta Kościerzyna. Z informacji uzyskanych od wcześniej wymienionych podmiotów otrzymaliśmy następujące dane. Może troszkę charakterystyki, ogólny stan poszczególnych systemów oraz działania rozwojowe. System ciepłowniczy. Na terenie miasta funkcjonują trzy kotłownie. Kotłownia K1 przy ulicy Detmajera 3 o łącznej mocy zainstalowanej 25,81 MW. Kotłownia K2 przy ulicy Świętopełka zainstalowana łączna moc 1,35 MW.
i kotłownia K3 przy ulicy Piechowskiego, łączna moc zainstalowana 3,4 MW. Jeśli chodzi o dane dotyczące produkcji energii, w 2014 roku to produkcja energii cieplnej wynosiła 183 046 GJ, natomiast sprzedaż energii cieplnej w 2014 roku 164 484 GJ. Zamówiona moc w 2014 roku wynosiła 23,89 MW. Źródła ciepła, jeszcze w rozbiciu na poszczególne kotły, w poszczególnych kotłowniach, to ulica Tetmajera to jest 6 kotłów, 4 są w tej chwili czynne, 2 stanowią rezerwę, ulicy Świętopełka 3 kotły, no i 1 kocioł przy ulicy Piechowskiego. Charakterystyka sieci ciepłowniczej według stanu na koniec ubiegłego roku. Sieci preizolowane i łącznie na terenie miasta jest 22,5 km, co stanowi 86,6 łącznej długości sieci cieplnej, natomiast sieci kanałowe wynoszą 3,5 km, to jest 13,4 długości całej sieci na terenie miasta. W 2014 roku w zakresie rozbudowy systemu ciepłowniczego spółka wybudowała sieć ciepłowniczą o długości 1,97 km i podłączyła do sieci nowych odbiorców 24. Tak dla uzupełnienia podam, nie ma tego w prezentacji, ale sieć i przyłącza były realizowane w następujących ulicach: ulica Różana, Muniuszki, Rzemieślnicza, Kupiecka, Targowa, Ogrodowa, Wojska Polskiego, Mała Dworcowa, Dworcowa, 8 marca Trauguta. I taka jeszcze informacja też, której tutaj nie ma w prezentacji. W ubiegłym roku udział biomasy w spalanym paliwie wynosił 8,37%. System elektroenergetyczny. Ogólna charakterystyka systemu, krótka. Miasto Kościerzyna zasilane jest z jednej stacji transformatorowej 110/15 kV, tak zwany GPZ Kościerzyna, zlokalizowany przy ulicy Przemysłowej. Jest to GPZ gruntowny zmodernizowany. Sieci na terenie miasta są na powierzchni kablowe, w większości już obecnie jako kablowe w układzie pierścieniowym, co umożliwia zapewnienia ciągłości dostaw w przypadku awarii, bo możliwość jest dwustronnego zasilania. Zestawienie ilości sieci średniego napięcia na obszarze miasta. Sieć napowietrzna to jest 44,5 km, sieć kablowa 65,6 km. Łącznie mamy ponad 110 km sieci na terenie miasta. Zadania zrealizowane w ubiegłym roku przez Energa w zakresie budowy linii kablowych. Łącznie wybudowano ponad 5 km linii, w tym linii średniego napięcia 2275 metrów, niskiego napięcia 0,4 kV 2796 metrów, linii napowietrznych już nie były budowane w ogóle, no to widać, że wszystko idzie w stronę kablowania tych sieci. Na terenie miasta jest 8 stacji transformatorowych. System gazowniczy, ogólna charakterystyka. Miasto jest gazyfikowane poprzez sieć gazową średniego ciśnienia. System gazowy jest w stanie dobrym, na bieżąco monitorowany i modernizowany przez spółkę. Na terenie miasta wybudowanych jest ponad 27 km sieci średniego ciśnienia i 154 podmioty podłączone do tej sieci o łącznej długości przyłączy 1,3 km. No, z informacji podanych przez spółkę w ubiegłym roku nie zrealizowało budowy ani sieci, ani też podłączeń do systemu gazowniczego. No, podsumowując, rozbudowy poszczególnych systemów cieplnych, gazowych, energetycznych są zbieżne z planem założeń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe następuje na rozwój, za wyjątkiem tutaj tej sieci gazowej, no, która w ubiegłym roku no, nie miała żadnej realizacji, w poprzednich latach to było troszkę inaczej. Dodam jeszcze, że w przyszłym roku czeka nas opracowanie aktualizacji tego dokumentu, o którym tutaj mówimy. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam pytanie odnośnie przyłączeń do sieci ciepłowniczej.
Nowych odbiorców jest 24. Czy są dane, ile się odłączyło od sieci i już nie pobiera tego? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan Daniel Młynarczyk może nam przedstawić? Wysoka Rado, odpowiadając na pytanie tutaj pana radnego Kujacha, no takich informacji nie posiadamy, ale jesteśmy w stanie, mam nadzieję, uzyskać je od MPI COSECO i takie informacji tutaj panu radnemu udzielimy. Oczywiście na piśmie będą tak dzielone odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z pań, panów radnych w tym punkcie pragnie zająć głos? Bardzo proszę, radny Tomasz Darga. Jak widzieliśmy z danych przedstawionych przez pana naczelnika, sieci kanałowe stanowią 13,4%. Tam zdajemy sobie sprawę, że są jednak największe straty ciepła. Ja mam takie pytanie, czy ma pan wiedzę, kiedy ostatecznie dojdzie do wymiany tych sieci na preizolowanych? No i to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana naczelnika Daniela Młynarczyka o odpowiedź. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, jak pokazują kolejne sprawozdania tutaj z realizacji założeń do tego planu, sieć kanałowa z roku na rok ilość maleje. No, takich informacji nie posiadam. Nie posiadamy, kiedy spółka MPI COSECO dokona całkowitej wymiany tej sieci na kanałową, na preizolowaną. Więc jeżeli jest taka tutaj potrzeba udzielić odpowiedzi na to pytanie, to wystąpimy do MPI COSECO, czy mają taki plan wymiany tych sieci. Chciałem tylko jeszcze dodać, że plan zaopatrzenia w ciepłą energię elektryczną i paliwa gazowe nie określa konkretnych jakichś zadań. To są kierunki rozwoju, w których mamy podążać w zakresie rozbudowy tych poszczególnych nośników energii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że do pana prezesa Feniga wystąpimy z takim zapytaniem i z pewnością odpowie na to pytanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie pragnie zająć głos? Dziękuję.